Witam w 7 odcinku programu Piergolenie i zapraszam na przegląd piłkarskich wydarzeń, niekoniecznie z pierwszych stron gazet. Dzisiejszą podróż zaczynamy od Wysp Brytyjskich, ponieważ Boris Johnson poparł kandydaturę Wielkiej Brytanii i Irlandii do organizacji Mistrzostw Świata w 2030 roku. Tym samym ta kandydatura rzuci mocną rękawicę Argentynie, Chile, Paragwajowi i Urugwajowi, którzy z racji tego, iż Mundial przypada w 100. rocznicę pierwszych mistrzostw, no wydawali się być zdecydowanym faworytem. Swoją drogą, jeżeli tak się stanie, naprawdę ciekawie wyglądałyby kwalifikacje w tej strefie. O mistrzostwa chcą starać się również Hiszpania z Portugalią, Maroko i kraje bałkańskie. To ma być taka wspólna kandydatura. Wracając do bohaterów tego newsa, premier Wielkiej Brytanii przyznał, że chciałby, aby futbol powrócił do domu i zadeklarował pełne wsparcie rządu w tej inicjatywie. Oczywiście, dopóki on będzie u władzy. Portal Stadionynet przygotował potencjalną bazę miast gospodarzy, na którą możecie rzucić okiem, i wynika z niej, że większość meczów odbywałaby się oczywiście w Anglii. Przypomnijmy, że do zorganizowania tego turnieju w 2030 roku dla 48 już drużyn będzie potrzeba około 14 do 16 stadionów. I na pewno na jeden taki obiekt mogą liczyć Irlandia, Irlandia Północna, Walia, a analizy skłaniają się ku dwóm obiektom w Szkocji, zapewne w Glasgow i Edynburgu, no i oczywiście reszta przypadłaby Anglikom. Zgłaszanie kandydatur od 2022 roku, a wybór gospodarza mundialu w 2030 nastąpi już w 2024 roku. Śmigamy teraz do Polski. Jak się nie ma co się lubi, to się ma kebaba. Jedna z poznańskich kebabowni rzuciła w kierunku Lecha i Warty bardzo nietypowe wyzwanie. Otóż drużyna, która wygra Puchar Poznania, czyli będzie wyżej w ligowej tabeli, zostanie zaproszona na, jak to określił organizator, kebabową ucztę. Social media Warty załapały żart i błyskawicznie przyjęły wyzwanie. Szkoda, że nas nie zaproszą, no bo cóż, lepszy kebab w gablocie niż wróbel na dachu. Dużo mniej luzu, a może i więcej rozwagi miał w sobie Alan, były piłkarz Napoli, a obecnie Evertonu. Gracz w jednym z wywiadów przyznał, że mimo iż jego synowie są wielkimi fanami Cristiano Ronaldo, ten zabronił im kupować koszulek Juve z nazwiskiem idola. Alan to, jak wspominałem, były zawodnik Napoli i oczywiście wielkie antagonizmy pomiędzy tymi klubami są powodem tych rodzinnych restrykcji, co sam zawodnik uważa za normalne. Piłkarz dodał jednocześnie, że synowie mają sporo koszulek Cristiano Ronaldo z okresu gry w Realu Madryt. Czy to zbytnia nadgorliwość, czy może jednak troska przed ewentualnym hejtem kibiców z Neapolu, zostawiamy już do oceny Wam. Le Coup Sportif zaprezentował specjalne trykoty dedykowane pamięci Diego Maradony. Koszulki nawiązują do mundialu w 1986 roku i są niemal identyczne jak te z czasów ostatniego wygranego mistrzostwa przez Argentyńczyków. Z racji umów sponsorskich, a raczej innego dostawcy sprzętu, logo federacji zostało zastąpione przez okolicznościowy emblemat z datą mundialu, a na karku mamy bezpośrednie nawiązanie do boskiego Diego wyrażone małą dziesiątką. Jeżeli nie zniechęca Was cena 90 funtów za sztukę, to okolicznościowe trykoty można nabyć na stronie producenta. Niedawno informowaliśmy o prawdopodobnej fuzji ligi belgijskiej i holenderskiej, a już pojawiła się kolejna plotka mówiąca o tym, że swoje rozgrywki zamierzają połączyć MLS i Liga MX, czyli meksykańskie rozgrywki. Co ciekawe, format popiera szef FIFA Gianni Infantino i jak już wiecie z naszych poprzednich materiałów, podobny pomysł ten sam człowiek chce ścielić w Afryce, tworząc tam Superligę. Jak twierdzi szef FIFA, wszystko po to, żeby podnieść poziom piłkarski i zbliżyć się jakkolwiek do Europy. Zadanie trudne, zobaczymy czy wykonamy. Dejan Lovren piłkarskim twardzielem był od zawsze, no i postanowił udowodnić, że nie tylko na boisku do piłki nożnej. Gracz z Zenitu Sankt Petersburg odwiedził w Zagrzebiu słynnego fajtera Mirko Krokopa Filipowicza i przy okazji odbył z nim, nazwijmy to sobie bardziej uczciwie, taką zabawę, aniżeli jakąś prawdziwą bijatykę czy sparring. Były zawodnik Liverpoolu robił co mógł, no ale w pewnym momencie musiał uznać wyższość rywala i odklepać. Zresztą zerknijcie sobie sami na krótkim filmiku. Nie, nie, nie.
W tym odcinku Pierdolenia to już wszystko. Zapraszam na kolejny już w piątek i tradycyjnie na magazyn Dobry Kit w niedzielę. Suby, dzwonki, łapki, wszystko mile widziane. Oczywiście też komentarze. Do zobaczenia. Cześć.